Dźwięk maszynki do tatuażu królował dziś na międzynarodowych targach poznańskich. W jednym miejscu znalazło się 400 tatuatorów z całej Polski. Jest taka podwójna radość, tak jak rozmawiam z artystami, z tatuatorami, z odwiedzającymi, z osobami, których ja też długo nie widziałem, że fajnie, że to wróciło w nieco mniejszej formie niż do tego byliśmy przyzwyczajeni w Poznaniu. Tattoo Convent powrócił po rocznej przerwie. Wśród atrakcji były koncerty, pokazy, wystawy i strefa gastro. Pojawił się też pierwiastek rywalizacji. Artyści tatuażu, jak sami niektórzy o sobie mówią, walczyli o nagrody w kilku kategoriach. Specjalizuję się w stylu neotradycyjnym. No i udało mi się wczoraj zająć pierwsze miejsce za najlepszy tatuaż w tym stylu właśnie. Był to cały rękaw kolorowy. Pani Karolina otrzymała nagrodę, którą stworzył pan Jaromir, który zajmuje się nie tylko tatuażem. Oprócz tego rzeźbi czy maluje graffiti. Część tatuatorów to osoby o wielu talentach. Zarys, sama koncepcja powstaje na papierze. Artyści tatuażu są podzieleni. Jedni do tworzenia wzorów używają tabletów graficznych, inni odręcznie rysują kształt tatuażu, który potem przenoszą na ludzkie ciało. Oczywiście to jest boli. Chociaż igła wchodzi pod skórę tak maksymalnie milimetr, no półtorej. Od momentu spotkania z tatuatorem do pierwszego wkłucia może minąć od kilku dni do kilku miesięcy. Sam proces przenoszenia wzoru na skórę też jest czasochłonny. A na takim konwencie tatuatorzy mogą zobaczyć, jak pracują ich koledzy po fachu. Wrażenia bardzo dobre, bardzo dużo ludzi przychodzi się przekuć i tak dalej, zrobić sobie tatuaż. Bardzo fajna muzyka. Wystawcy i odwiedzający chwalili sobie atmosferę. Ciężko było spotkać kogoś, kto nie miał tatuażu. Każdy z nich to osobna historia. Coś wyróżniającego. No jakby nie patrzeć, jest to jakaś sztuka. Mi się bardzo podoba. Mnie to osobiście nie boli. No tak naprawdę bardzo często to łaskocze, więc nawet ostatnio moja przyjaciółka robiła i też mówiła, że ją to łaskotało bardziej. I nie, myślę, że każdy chce po prostu wyrazić siebie, mieć coś na pamiątkę. Nawet takim niepozornym, po którego ustawiały się kolejki. Puzel to międzynarodowy symbol autyzmu. Każdy dzisiaj wytatuowany oznaczał pomoc finansową dla dzieci z autyzmem. Tatuaż też może nieść dobrą nowinę i wsparcie dobre. Nie tylko, gdzie jest jakiś stereotyp, prawda, że ten tatuaż czasem kiedyś bywał trochę bardziej negatywny. My pokazujemy, że tatuaże mogą być pozytywne. Jak mówią tatuatorzy, każdy wiek po skończeniu 18 lat jest dobry, by dać sobie wkuć tusz pod skórę. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.